I zgodnie z obietnicą wracamy do was z relacją. Zatem ponownie możecie udostępniać na naszych ekranach już pierwsza załoga. Oczywiście Rafał Telega, jego charakterystyczny pomarańczowy Fiat 126P. Ależ tutaj ostro ciśnie. Jak widzimy, tutaj Rafał nie odpuszcza. Stara się walczyć. No ma realne szanse jeszcze na porządny wynik dzisiaj. Zatem na pewno będzie się starał. Na trasie zatem mamy obecnie około 4-5 załóg. Widzimy, że już się postawia Blacha Mariusz, czyli pierwszy zawodnik z klasy czwartej. No a my tutaj wyczekujemy przed naszymi kamerami kolejnego zawodnika. To powinien być Daniel Opioła z Grabowską Dominiką. Zatem następna załoga oczywiście klasy markowej Maluszków 126P. Na chwilę obecną dosyć pewnie prowadzi właśnie Daniel Opioła, którego powinniśmy za chwilę oglądać. Rafał go tam stara się gdzieś gonić, jest na miejscu drugim i ma straty niespełna 9 sekund. Zatem tutaj też sytuacja pierwszego miejsca jest na razie otwarta. Na trzecim miejscu widzę Gabsdyl, tutaj dosyć pewnie prowadzi nad niewiadomskim 42 sekundy przewagi. To już jest dosyć solidny wynik. No i myślę, że jeśli żadnego błędu tutaj Damian nie popełni, to powinien spokojnie to trzecie miejsce dowieść. Daniel Opioła, z tego co widzę, właściwie wszystkie OS-y melduje na swoim koncie, tylko Telegram mu przeszkodził na OS-ie trzecim, a tak regularnie Daniel wygrywa jeden OS za drugim. No i właśnie widzimy Damian Gabsdyl, czyli zawodnik, który na chwilę obecną zajmuje miejsce trzecie. Daniela niestety nie oglądaliśmy w Jastrzębiu, zatem trochę tam punktów stracił przez to, że nie pokazał się na starcie. Z tego co widzę, na chwilę obecną jest na czwartym miejscu w klasyfikacji rocznej, ma 11 punktów na swoim koncie. No a teraz będzie miał szansę trochę tą punktację nadrobić, jeśli dokończy na miejscu trzecim. Widzimy ta trudna partia szutrowa, spokojnie. Dalej poradził. No a na starcie pokazał nam się po raz kolejny Tomek Kożdoń. Zawodnik, który na pierwszej pętli miał dosyć poważną przygodę. Na szczęście obyło się bez żadnych szkód większych w samochodzie. Tam tylko lekko zderzak popękany. Tak samo przedni, jak i tylny. Natomiast Tomek spokojnie będzie mógł kontynuować jazdę. Niestety już poza rywalizacją sportową i jedynie dla treningu. Bartosz Niewiadomski aż się poskładał mocno w ten zakręt. Bardzo ładnie mu to wyszło. Trzeba tutaj bardzo efektownie. Bartek miejsce czwarte. No i tam musi gonić dosyć mocno Gabsdyla Damiana. Jak wspomniałem, 42 sekundy do odrobienia. Na tych kilometrach przeszło 20 jest to jeszcze możliwe, natomiast na pewno nie będzie to łatwe wyzwanie. Bartek Niewiadomski pierwszy raz startował w rajdowym Pucharze Śląska w tym roku dopiero w Jastrzębiu. Tam się mu udało walczyć drugie miejsce w trasie. Tutaj o powtórzenie tego wyniku będzie dosyć trudne, natomiast wszystko jest możliwe. Jak to z Maluszkami bywa, tam często jakieś awarie, przygody lubią się zdarzyć i nagle nieoczekiwanie jakiś zawodnik zakpije dwie czy trzy nawet lokaty wyżej. Mateusz Duda, Weronika Duda, czyli piąty, ostatni, ostatnia załoga z klasy Maluchów. On startuje pierwszy raz w rajdowym Pucharze Śląska. Natomiast to debiutant na rejestracjach żywieckich. No i na chwilę obecną on właśnie zamyka stawkę klasy markowej. To drugi Maluszek jest. 1 i 3 bez odczytu. Okej, przekażę.
Trzeba przyznać, że bardzo trudny debiut Mateusza Rajs, który dzisiaj musi przejechać i który wczoraj zaczął, na pewno należy do jednego z najtrudniejszych, jakie mogliśmy zobaczyć w całym cyklu rajdowego Pucharu Śląska w tym roku. Niezwykle wymagające trasy, ten łącznik szutrowy podbijający, jest też taka druga partia na pierwszym odcinku szutrowa, jeszcze ciaśniejsza i tam prowadzi przez las. Także mocne podbicia, naprawdę tutaj koncentracja musi być na najwyższym poziomie, żeby spokojnie móc poradzić sobie z tymi warunkami. Przed chwilą widzieliśmy Mitsubishi Evo Lancer, oczywiście Stanisława Lastaka. On tutaj walczy o zwycięstwo, ale o tym może jeszcze za chwilę. Stanisław ma tam straty 8 sekund, natomiast my powinniśmy zaraz zobaczyć załogę z numerem 6, czyli Mariusza Blachę. No i właśnie on na naszych ekranach. Tak jak wspomniałem, to jest zawodnik, który otwiera rywalizację klasy 4, klasy królewskiej, najmocniejszej. Subaru Impreza Mariusza Blachy. Bardzo konkurencyjny, mocny samochód. On tutaj będzie mieć już ciężko włączyć się w walkę o zwycięstwo, natomiast myślę, że na tych swoich terenach będzie starał się ulokować jak najwyżej na każdym pojedynczym OS-ie. Jest to zawodnik, który na drugiej rundzie rajdowego Pucharu Śląska był najszybszy razem ze swoim pilotem Grzegorzem. Zatem jak widać potencjał jest. Natomiast dzisiaj konkurencja naprawdę bardzo, bardzo mocna i na chwilę obecną Mariusz zajmuje miejsce 7 w swojej klasie. Stanisław Lastak gotowy do startu. Chyba tam jest jakaś drobna przerwa, bo już powinien teoretycznie wystartować. Minuta na pewno minęła. Załoga z numerem 9 oczywiście na naszych ekranach. No jestem ciekaw, dlaczego jeszcze nie startuje, no ale teraz Tomek Kożdoń. O, i to właśnie jest miejsce dokładnie, w którym w poprzedniej pętli, pierwszej pętli Tomek właściwie zakończył zmagania w sensie sportowym, bowiem tam musiał czekać na pomoc straży pożarnej po odcinku, która go wyciągnęła z tego pechowego miejsca. No i teraz już jedzie, tak jak wspomniałem, bez pomiaru czasu, zatem Tomek spokojnie z Agatem już teraz treningował. Wielka szkoda, że tak się sytuacja u Tomka potoczyła. Też zawodnik, który miał tutaj realne szanse na włączenie się w walkę o zwycięstwo, bowiem Tomek w drugiej rundzie zajął trzecie miejsce, w czwartej rundzie był czwarty. To wskazuje na to, że jest to też jeden z zawodników, który zdecydowanie się liczy w walce o zwycięstwo klasy czwartej. Nadal przerwa techniczna, nadal Stanisław jest na starcie. Zatem będziemy musieli chwilę poczekać na wznowienie OS-u. Trudno mi jeszcze powiedzieć, co dokładnie się dzieje. A zatem, skoro mam chwilę czasu, to zachęcam Was do udostępnienia tej relacji dalej. Patrzę w wyniki, to prawdopodobnie coś się wydarzyło niedobrego na trasie. Z tego co widzę, niewiadomski nam się tutaj nie pojawił pod naszym stanowiskiem. Nie widzieliśmy również Dudy w Fiacie 126P. No i Blachy, który rozpoczął rywalizację klasy czwartej. Zatem prawdopodobnie gdzieś te załogi stoją na odcinku, natomiast to jest informacja niepotwierdzona i musimy chwilę
poczekać, żeby dowiedzieć się, co tam się dzieje. Coś na pewno nie jest tak, jak powinno, no bo jak sami widzicie, Stanisław nadal musi czekać na start do tego odcinka. Nam tutaj podpowiada, że Kożdoń już jest na mecie, a Opioła gdzieś został na trasie. Zatem to, o czym wspominałem, tutaj mam z tymi maluszkami różne figle się dzieją i prawdopodobnie jakaś awaria wykluczyła tą załogę. Daniel gdzieś z Dominiką na łesie zostali. No a tutaj jeszcze druga informacja, że jakiś problem jest z fotokomórką na mecie i problem z pomiarem czasu. Zatem będziemy musieli chwilę poczekać, aż organizator rozwiąże ten problem.
A zatem w końcu się doczekaliśmy. Jak widzicie, OS został wznowiony, fotokomórka została wymieniona. A zatem mam nadzieję, że jakoś teraz już w końcu przebrniemy do końca bez żadnych problemów technicznych. Jak widzicie, klasa czwarta na odcinku. Przygotowuję się do startu z Subaru Impreza. Z tego co widzę, nie jestem pewien, czy to jest samochód funkcyjny, czy już jakiś następny zawodnik. Zaraz pewnie sprawdzimy. Michał Stalbla, co tam pytasz? Czy jest WhatsApp? Wiesz co, nie ma aktualnie grupy na WhatsAppie, natomiast myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na następną edycję. Będziemy musieli coś podobnego stworzyć. Na start widzę, podjeżdża już Audi 90, a oczywiście jest to Żbikowski. Zaraz poglądam wyniki, czy jakie załogi mam na odcinku, czy tutaj coś się już ustabilizowało. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie na trasie już jest Stanisław Lassak i właśnie przed chwilą wystartował Kaczmarek Grochocka w Subaru Imprezie z numerem 14. Zatem nie był to samochód funkcyjny, tylko już kolejny zawodnik. Analogicznie w takim razie z numerem 15 powinien się pojawić widoczny na ekranach Tomasz Bikowski, Audi 90 Coupe. Jest to zawodnik, który, jeśli śledzicie nasz puchar, to wiecie, który jeździ bardzo, bardzo widowiskowo. W Jastrzębiu przed naszymi kamerami popisał się wyjątkowo długim skokiem, tam powyżej chyba metr wysokości wyszedł z zakrętu. Zatem no, człowiek, który naprawdę nie boi się adrenaliny i ryzyka. Świetnie to wygląda, jeśli zawodnicy nie jadą linią, tylko jadą typowo pod widowisko. Za chwilę Tomasz Jurkon z numerem 16 na starcie powinien się pojawić. No a my widzimy Stanisław Lassak, z tego co widzę, czyli Evo. Stanisław Lassak na chwilę obecną jest w samym czubie swojej stawki. Tutaj będzie musiał na pewno ryzykować, jeśli chce wygrać. Tam konkurencja naprawdę nie śpi. Klasa czwarta bardzo mocno obstawiona. Na chwilę obecną Stanisław traci 8 sekund niespełna do pierwszego miejsca. To jest jeden z trzech ostatnich OS-ów. Po tym OS-ie jeszcze tylko jedna pętla. Zatem dwa odcinki. Tutaj już teraz nie ma czasu na odpuszczanie. Tutaj już trzeba walczyć. Sławek Sikora widzimy w Subaru Imprezie, przygotowuje się do startu, a za chwilę powinniśmy zobaczyć kolejną załogę na trasie.
Według moich obliczeń powinniśmy oglądać Artura Kobielę, natomiast zaraz się okaże, czy tak faktycznie będzie. A jednak nie widzę Mitsubishi Evo. I to prawdopodobnie Dariusz Chodzyński, z tego co widzę, z numerem 12. Dokładnie tak, to na pewno jest Darek, już poznajemy jego Evo. Zawodnik także bardzo doświadczony, natomiast w naszym cyklu startuje dzisiaj po raz pierwszy. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w rajdzie Wikinga, gdzie jeszcze wtedy startował Subaru Imprezą. Tam udało mu się zająć doskonałą drugą lokatę. Na start podjeżdża drugi z braci Żbikowski, zatem już teraz na trasie na pewno gdzieś jest zawodnik, którego przed chwilą widzieliśmy na starcie. Subaru Impreza, czyli Piotr Kaczmarek, Monika Grochocka. Z tego co widzą, oni wskoczyli do tabeli w miejsce Andrzeja Arducha, który był zgłoszony z numerem 14. Natomiast Andrzeja w Audi dzisiaj nie oglądamy, w to miejsce, jak widzimy, Piotr i Monika. Stanisław Lastak jest już na mecie tego S-u, czas 4:20:06. Z tego co widzę, jest to o jedną sekundę lepszy czas niż osiągnął na tym odcinku na przedniej pętli. Zatem kolejny progres Stanisława. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby ten OS wygrać. Jego tam na pewno będzie gonił Jurkun Borawski w Mitsubishi Lancerze Evo. Już słyszę, że w naszym kierunku się zbliża Tomek Żbikowski w Audi. Za chwilę powinniśmy go zobaczyć. Tak jest, i to właśnie to potężne Audi 90 Tomka Żbikowskiego. Możemy się spodziewać, że tutaj się także będzie działo. Tak jest, dosyć pewnie najechany ten fragment na shooter. Słychać strzały z tego wydechu. No to jest kawał silnika pod maską. 450 koni mechanicznych. To na pewno musi robić wrażenie. I z 16 numerem Tomek Jurkun, Adam Stańczyk. To jest zawodnik, który tutaj na chwilę prowadzi w klasyfikacji generalnej i oczywiście w klasyfikacji klasy czwartej. Jego tam goni Stanisław Lasa, który już jest na mecie. Zaraz zobaczymy, czy Jurkunowi Tomkowi uda się przegonić na tym odcinku Stanisława Lasaka. Czas, który musi poprawić, to jest 4:20 Stanisława Lasaka, które trzeba przegonić, żeby skoczyć na pierwszą pozycję na tym odcinku, a łącznie do odrobienia jest tego troszkę więcej, bowiem Stanisławowi brakuje 7,76. I właśnie Tomek Jurkun już jest na mecie i czas 4:24, zatem 4 sekundy, 4,5 sekundy gorzej od Stanisława, co oznacza, że przewaga jego spada do 3 sekund i 15 dziesiątych. Zatem tutaj będzie się jeszcze działo. Dwa odcinki zostały przed tymi dwoma zawodnikami, no a 3 sekundy różnicy przy łącznym dystansie przeszło 11 km, to właściwie jest nic do odrobienia. Zobaczymy zatem, jak to się będzie wszystko klarowało, wszystko prawdopodobnie się wyjaśni dopiero na 9 OS-ie. Sławek Sikora, Jakub Sikora, załoga Śląska Cieszyńskiego, ojciec z synem w niebieskim Subaru Impreza.
I właśnie teraz widzimy drugiego z braci Żbikowskich, także efektownie, także na ręcznym tutaj podciągnął Piotrek Żbikowski. Na jego prawym fotelu Wojciech Janowski, załoga, która się na doskonale startowała, już są wielokrotnie, więc myślę, że to doświadczenie będą tutaj mogli wykorzystać. Mam jednak wrażenie, że coś tam nie do końca Saudi jest tak, jak powinno. Mam dziwne odczucie z tego, co słyszę, coś tam trochę ten samochód jakby blokowało, natomiast wizualnie wygląda to nieźle, natomiast w odgłosach było troszeczkę gorzej. Trudno wyczuć, czy to jest jakiś problem techniczny, czy tylko to moje niesłuszne odczucie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Mamy jakąś, widzę, znowu przerwę, bo brakuje nam kolejnej załogi na starcie. Jestem ciekaw, z czym to jest spowodowane. Czy to są jakieś problemy na poprzednim odcinku, to się pewnie zaraz okaże. No a teraz Mateusz Chotarski, Łukasz Chotarski, czyli Subaru Impreza, zawodnik, który wystartował w pierwszej rundzie naszego rajdowego Pucharu Śląska. Tam wywalczył doskonałą trzecią lokatę w swojej klasie. Startował także w Jastrzębiu, tam już poszło znacznie gorzej. Dziewiąte miejsce. Tutaj myślę, że będzie tą lokatę spokojnie mógł poprawić. Za chwilę przed nim ten prawy niebezpieczny zakręt, wcześniej podbicia, które widzicie. Zobaczymy, czy spokojnie dohamuje Mateusz. Tak, jest bardzo płynnie, bez większych problemów tutaj radzi sobie z tą partią. Zatem przed nim jeszcze mniej więcej 2 km do mety. W międzyczasie na start podstawił nam się prawdopodobnie Kasperski, ale już teraz nie jestem pewien, czy to na pewno jest jego Subaru. No i tak, tutaj trochę przyspałem i już na naszych ekranach z 22 numerem Jan Baldwin, czyli analogicznie Mirosław Kasperski, musi już być na trasie. No, widzimy Subaru Legacy, tutaj nadal sobie dosyć pewnie pomyka po rajdowych trasach w Gorzycach. Już podglądam, jak Baldwin sobie radził na poprzednich OS-ach. Wcześniej było bardzo dobrze, z tego co widzę, nadal całkiem stabilnie. Szóste miejsce po 6 odcinkach Baldwina. Ach, Arek Tyc teraz ryzykownie, tam mało brakowało, a na tym podwójnym zakręcie, na którym już problem miał dwa lancery i jedno z taksą, mogło być bardzo niebezpiecznie. Na szczęście tym razem Arek Tyc bez żadnych komplikacji. No tam się jeszcze może sporo wydarzyć. Tu jakiś kibic niesłodny nam biegnie po kukurydzy. No straszna głupota tego człowieka. No niestety i takich ludzi czasami na rajdach trafiamy. Z tego co widzę, już mamy pierwszą załogę klasy RWD, zatem już za chwilę 7 BMX zobaczymy na odcinku w Gorzycach. Rywalizację już tradycyjnie otwiera nam Paweł Rączka, później Górecki, Sikora i Mateusz Urbaszka. Jestem ciekaw, czy tym razem Górecki wystartuje zgodnie z kolejnością, czy kolejny raz gdzieś tam z tyłu, tak jak poprzedniej pętli. No, ale z tego co mi się wydaje, to już tam jego BMW stoi, czyli prawdopodobnie Robert już teraz zgodnie z harmonogramem z 27 numerem będzie startował za Pawłem Rączką. Prawdopodobnie znów jakiś problem, teraz trudno powiedzieć, to jest coś na odcinku, czy znów fotokomórka
szwankuje. Już widzimy, że pilot podał ponownie kartę drogową do sędziego, zatem tutaj start Pawła Rączki znów będzie przesunięty, znów parę minut będziemy musieli prawdopodobnie poczekać. Mam tylko nadzieję, że to nie jest spowodowane żadną przygodą na trasie. Patrzę w wyniki, czy tutaj coś się dzieje. No trudno tutaj coś wywnioskować z tych wyników, czy tam jest wszystko w porządku, czy nie. Tyc widzę jest już na mecie, Arek razem z Michałem już dotarli do końca odcinka. No i czekamy, co tam się mogło wydarzyć. Wcześniej z Subaru Legacy powinniśmy widzieć Jana Baldwina, no ale trudno stwierdzić, czy jest na mecie, czy nie, bowiem nie mamy informacji żadnej. Z numerem 24 już widzę kolejny samochód się zbliża. Tak, jest Marek Szcześniak, Robert Ciosek z Subaru Impreza, więc tutaj mamy kolejną załogę, natomiast nie jestem pewny, czy nam kogoś tutaj po drodze nie brakuje. Marek Szcześniak startuje regularnie właściwie na imprezach Tarmaka od 2017 roku. U nas jest po raz pierwszy, natomiast mam nadzieję, że nie ostatni, że jeszcze wielokrotnie nas odwiedzi swoją Subaru imprezą. Arek Tyc, z tego co widzę, czwarty czas tego odcinka, 4:28.35, jednocześnie to oznacza, że na chwilę obecną będzie także na czwartym miejscu w swojej klasie. Trochę mnie zastanawia brak Artura Kobieli. Nie widziałem jego czerwonego Lancera na starcie. Nie wiem, czy coś tam się nie podziało po drodze. Jeśli macie jakąś informację na jego temat, to będę wdzięczny, jak mi podeślecie tutaj na czacie. Łukasz Pudełek, Marcin Stańczyk. Kolejna Subaru Impreza Lanos. Zawodnik, który szuty na pewno zna doskonale, on właściwie jest wychowankiem znanego cyklu imprez Motul Rallyland. Startował tam przez 4, właściwie 5 łącznie sezonów w swoim Subaru. W tym roku startował w krakowskim trakcie, tam 6 miejsce w swojej klasie. No a dzisiaj, jak widzimy, debiutuje na rajdowych trasach Pucharu Śląska. Z tego co widzę, to już Jakub Sikora jest na starcie, zatem prawdopodobnie już na trasie jest Paweł Rączka i Robert Górecki. Krzysztof, dzięki za informację. Czyli prawdopodobnie Baldwin jakieś problemy techniczne i dlatego jechał na światłach awaryjnych. Na start podstawił się już Mateusz Urbaczka z Kamilem Wrzesionko, czyli załoga, o której mówiłem, która stawia przede wszystkim na widowiskowość swojego przyjazdu, nie na czas. I to już kilkukrotnie nam dzisiaj także udowodnili. No a teraz widzimy Artur Bal w samochodzie funkcyjnym, gdzieś tam w międzyczasie nam wskoczył. I także zmierza w stronę mety. Widzę Agnieszka. Myślę, że zbieżność nazwisk z Markiem nie jest przypadkowa, więc przypuszczam, że tutaj mocno kibicuję. Zatem trzymaj mocno kciuki, bowiem jeszcze dwa trudne OS-y przed Markiem.
Jak pewnie widzieliście przed chwilą, na odcinek wyruszył Mateusz. No a już teraz gotowe kolejne czerwone BMW do startu, czyli oczywiście Piotr Kapturski. Z numerem 26 właśnie, a przepraszam, z 26 numerem Paweł Rączka. Chciałem powiedzieć Łukasz, natomiast to już jest numer Pawła i Michała Kołotyło. Paweł, Robert i Jakub to właśnie są trzej zawodnicy, którzy na każdej rundzie bardzo mocno są rywalizują o zwycięstwo. Krzysztof, oczywiście masz rację, temperatura jest bardzo wysoka, myślę, że spokojnie jest 30 stopni, jak nie lepiej. Zatem tutaj w takich okolicznościach te samochody naprawdę mają ciężką przeprawę. No i to samo trzeba powiedzieć o zawodnikach, którzy gdzieś tam się smażą w tych puszkach niemiłosiernie. No ale takie niestety jest piękno rajdów. I Robert Górecki, tym razem już tak jak powinien, według numerów startowych. No, on tam miał po drodze jakieś numery, jakieś problemy techniczne, zatem to jest zawodnik, który w swojej klasie już właściwie zbyt dużo nie powalczy, ale jak widać efektownie tutaj pokonuje tą trasę. Mam jakiegoś optymistycznego kibica z prawej strony, no a Robert właśnie pod naszymi kamerami. No tutaj mało brakowało, aby skończył w tym rowie, w którym już dwie wszyscy załogi dzisiaj ugrzęzły. A na szczęście już tym razem Robert bez przygód i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Klasę czwartą zatem prawdopodobnie już mamy zamkniętą, więc szybkie podsumowanie. Prowadzi nadal Jurkun, drugie miejsce Lassak ze stratą już 3,5-3 sekundy z hakiem. Sporo tutaj podrobił Stanisław. Trzeci Kaczmarek, czwarty Tyc, piąty Balwin w Legacy. I Jakub Sikora, zatem drugi pretendent, który ma tutaj szansę na zwycięstwo. Rączka jest już na mecie, czas 4:55, a tym pierwsza załoga z klasy RWD już szczęśliwie na mecie odcinka. Sikora, z tego co widzę, do Rączki traci 14 sekund, zatem on tutaj, jeśli myśli o zwycięstwie, będzie musiał mocno gonić. Średnio 7 sekund z hakiem na 1 OS do nadrobienia, to nie jest mało, zatem musi się tutaj Jakub mocno postarać. Krzysztof Sztur, tutaj myślę, że tego zawodnika nikomu nie muszę przedstawiać, bo on tutaj fanów ma od liku. Myślę, że Krzysiek będzie tutaj walczył o zwycięstwo. Na razie wszystko jest na dobrej drodze. Tam z Maćkiem tną się równo, natomiast sytuacja jest ciągle otwarta. Po ostatnim OS-ie co prawda prowadzi Maciej, natomiast różnica między Maciejem a Krzyśkiem wynosi 1:35. Zatem tutaj wszystko się jeszcze na pewno może zdarzyć i będzie to kolejna walka do właściwie samego końca. I Mateusz Urbaczka. Tak jak mówiłem, on jeździ widowisko, bo tak jest ręczny, zaciągnięty wcześniej. Ale jak inaczej by mógł jechać Mateusz? To właśnie on kocha w swoim BMW i dlatego jeździ BMW, żeby tymi bokami jak najbardziej latać. O czym już wspominałem, pierwszy jego start z Kamilem Wrzecionko w tym sezonie. Raz tylko jechali rok temu razem, w tym sezonie pierwszy raz startują wspólnie. No i zobaczymy też, jak się im ta współpraca będzie układała. Sławek Kajzar, czyli etatowy pilot dotychczasowy Mateusza, dziś niestety w pracy nie mógł być tutaj z nami. No ale jak widzimy, Kamil stara się go dzielnie zastąpić. I Maciej Watras, czyli drugi z pretendentów do mistrzowskiego tytułu klasy trzeciej. To on tutaj się właśnie goni z Krzyśkiem Szturcem. Tutaj między nimi ta walka się będzie rozstrzegała. Myślę, że do właściwie ostatniego, 9 S-u. Piotr Kapturski, Grzegorz Różniewski, czyli jedyne BMW E30 w stawce. Jednocześnie jest to BMW, które chyba będzie nam zamykało walkę w klasy RWD, zaraz to jeszcze potwierdzę. A nie, przepraszam, jeszcze dwie załogi po Piotrku, czyli Sebastian Wolny i Daniel Sikora, który jako ostatni w klasie RWD pojedzie.
I to przed chwilą przeze mnie wspomniany mam zawodnik z numerem 31, czyli Sebastian Górny. Za nim jeszcze tylko Daniel Sikora, także w kompakcie, który będzie nam zamykał rywalizację klasy RWD. No a na trasie już w międzyczasie mamy Krzysztofa Szturca, Macieja Watrasa i przypuszczalnie także już Krystian Kurowski gdzieś tam nam się pojawił na odcinku. Ależ tutaj hamowanie, oj, 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 będzie ruch, na szczęście nie, na szczęście delikatnie, natomiast mało brakowało, by tam ugrzązł tak jak te poprzednie załogi, teraz już niestety niewiele widzimy przez ten kurz, no ale naprawdę niewiele, niewiele brakowało, by BMW miało spore problemy z wyjechaniem z tego dosyć głębokiego, nieprzyjemnego rowu. Tak jest, tutaj już na naszych ekranach Dawid Holeksa, czyli Krystian Kurowski w międzyczasie wyjechał na trasę, no a Dawid Holeksa z numerem 36 z Grzegorzem Szkucikiem przygotowany do startu. Daniel Sikora, czyli ostatni kompakt klasy siódmej. Na ten shooter tutaj bez zbędnego ryzyka Daniel wjechał bardzo ładnie po linii. No ładnie to wygląda, zobaczymy jak tutaj teraz kompakt sobie poradzi na tych podbiciach. No jak widzimy tak, że tył mocno skacze, no tutaj naprawdę zawieszenie musi być wysokiej kółki, żeby sobie w miarę przyzwoicie radziło z tymi mocnymi podbiciami. I Krzysiek Szturc, Mariusz Cymorek na prawym fotelu. Jak widzimy, kibiców nie brakuje, tam go dzielnie dopingują. No on tutaj ma wiele, wiele osób, które mocno trzymają za jego kciuki. Zawodnik ze Śląska Cieszyńskiego kontra właściwie zawodnik z Krakowa. Oczywiście kontra Maciej Watras. Niewiele widać, ale coś tam widać. Krzysiek walczy z samochodem, ale tutaj mamy nakurzone. No to na pewno nie ułatwia Krzyśkowi jazdy czystej, no ale myślę, że jego doświadczenie, jego kunszt pozwoli mu mimo wszystko spokojnie, czysto dotrzeć do mety. I to właśnie goniący Krzysztofa Szturca Maciej Watras. Świetnie przygotowane Clio, bardzo szybki, także doświadczony zawodnik. Wczoraj z Maciejem rozmawiałem, on podchodzi do tego naprawdę serio. Stara, kto jak najlepiej mógł przygotować do tego dwudniowego rajdu. Wczoraj chwilę porozmawialiśmy przy obiedzie. Maciej zapowiedział tutaj walkę o podium i bardzo słusznie, myślę bowiem, że ma realne szanse, żeby tutaj Krzyśka pokonać. Zobaczymy, kto ostatecznie stanie na pierwszym miejscu podium. Widzę, że już Krzysztof Szturc jest na mecie 4:43:54. To jest aktualny rezultat z tego odcinka Krzyśka. Czy to wystarczy na Macieja Watrasa? No musimy poczekać jeszcze około 2 minut mniej więcej. Musimy poczekać i będziemy wiedzieć, czy to jest wystarczający rezultat, by utrzymać pierwsze miejsce. Artur Pożorski już także gotowy do startu na prawym fotelu. Bez zmian od wielu, wielu lat Agata Legierska. Za chwilę zobaczymy Krystiana Kurowskiego prawdopodobnie. Tak jest, Krystian już na naszych ekranach wraz ze swą żoną Marzeną. Krystian w swoim Clio radzi sobie bardzo ładnie. Wcześniej startował w Peugeotie, trzeba też powiedzieć, mało konkurencyjnym Peugeotie, który mi tak robi bardzo ładne wyniki. To Clio znacznie lepsze, w końcu uporał się z problemami z zawieszeniem i w końcu też robi lepsze rezultaty, takie jak tego oczekuję. No i widzimy także, że Watras jest już na mecie, zatem Watras tym razem szybszy. Szybszy o 2 sekundy z delikatnym hakiem, co oznacza, że Krzysiek przed tą ostatnią pętlą ma do nadrobienia 3 sekundy z hakiem, jest ponad 4 sekundy. Będzie musiał gonić Krzysztof Szturc na ostatniej pętli Macieja Watrasa. Zapowiadałem się zatem bardzo, bardzo ciekawa rywalizacja na tej ostatniej pętli, co nas już teraz cieszy i jesteśmy pewni, że przyniesie nam mnóstwo pięknych emocji.
Dawid Oleksa, Grzegorz Kucik, kolejny zawodnik klasy trzeciej Nissan Sunny, jedyny Nissan w tej stawce, natomiast nam pokazuje Dawid już właściwie regularnie, może tym samochodem też można rywalizować na rajdowych trasach i to rywalizować skutecznie, tak aby kręcić bardzo, bardzo ładne czasy w czołówce stawki. Dawid Holeksa po szóstym OS-ie był na miejscu piątym, zatem naprawdę bardzo ładnie sobie ten zawodnik dzisiaj radzi. Ma tam straty 6 sekund do Kiełbika w Astrze. Do trzeciego miejsca do Męczka już spora jednak jest strata. Natomiast no myślę, że Dawid będzie starał się jak najbliżej tego podium zbliżyć. No a przy błędzie któregoś z zawodników z czołówki dzięki temu będzie mógł skoczyć na miejsce na podium. Widzę, że także już na starcie Tomek Sanecznik. On na miejscu szóstym dokładnie przed OS-em siódmym. Zatem tutaj 7 sekund 51 setnych do nadrobienia, aby dogonić Dawida Holeksę, o którym mówiłem przed chwilą. Jak widzicie, tutaj w stawce każdy ma jeszcze o co walczyć. Każde jedno oczko wyżej to na pewno duża satysfakcja i mimo tego, że zbliżamy się powoli do ostatniej pętli, to sytuacja właściwie na większości miejsc jest zupełnie otwarta. Zaraz będziemy mieli jedną załogę z klasy drugiej, z tego co widzę, bo tam się Saxo podstawiło. No ale to nam się prawdopodobnie zaraz wszystko wyjaśni. Mamy już także informacje na dole relacji. 16:50 planowo powinniśmy wystartować z 9 OS-em. Szczególnie zachęcam, żebyście byli w trakcie jego relacji. Wtedy będą się rozstrzygały losy podium właściwie w większości klas. Warto to śledzić, bowiem to będą wtedy na pewno największe emocje. Już za chwilę na naszych ekranach pojawi się zawodnik z numerem 37, czyli Artur Pożorski i to właśnie on wraz z Agatą. No on niestety już dzisiaj w walkę o podium się nie włączy, zbyt duża tam strata, natomiast myślę, że będzie starał się gonić na tyle, na ile możliwości samochód pozwala. Mamy na mecie Dawida Holeksy. Na chwilę obecną jest to trzeci czas klasy K3. Dokładnie 4 minuty 48 i 81 dziesiątych. Zatem na chwilę obecną jest to miejsce trzecie. Natomiast tam jeszcze Przemek Mędrek się nie pojawił na starcie. No a przypuszczalnie zamiana tam przyroda kwiatu może liczyć. Zaraz zobaczymy Kacpra Sikorę, Tomasza Sikorę. Tak jest i właśnie oni na naszych ekranach. Kacper z Tomaszem sobie bardzo ładnie radzą, o czym już też wspomniałem wcześniej. Właściwie z rajdu na rajd się rozkręcają, coraz lepiej czują tego swojego mega, co pokazują nam. No, co właściwie jedną rundę, co jeden OS, te wyniki wyglądają lepiej. No i myślę, że Kacper wkrótce może się okazać ją załóg, która będzie mogła spokojnie walczyć o podium, a może i o zwycięstwo w klasie trzeciej. Dohamowanie dosyć nerwowo, ale się udało wszystko tak jak powinno. Bardzo ładnie Kacper tutaj sobie poradził. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w wynikach. Na trasie to wyglądało na pewno bardzo ładnie. Widzę, Artur Pożorski jest już także na mecie 4:55-60, zatem na chwilę obecną jest to najwolniejszy zawodnik w klasie trzeciej.
w ciągu, myślę, plus minus 30-40 sekund. Będzie mieli także na mecie Kacpra Sikora, którego widzieliśmy przed chwilą. No a teraz Civic Typer, oczywiście Tomek Sanecznik za jego kierownicą i Juta Sanecznik na prawym fotelu, zatem rodzinna załoga. Później jeszcze zobaczymy juniorów oczywiście i jeszcze w międzyczasie gdzieś tam się tam pojawi także Peugeot z rodziny Saneczników. Sikora, piękny czas, tak jak mówiłem, tak jak mi się wydawało, że Sikora naprawdę ładnie pojechał tą partię, potwierdzałem to wyniki 4.43 i 0.5, zatem jest to drugi czas w klasie drugiej dzisiaj, świetny rezultat Kacpra, no o czym wspominałem, ten zawodnik z OS-u na razie się rozkręca i w tym momencie nam to zdecydowanie pokazał. Trzeba przyznać i oddać Kacprowi szacunek w tej Renault Megane. Na pewno ciężko mu się walczy. Teoretycznie rzadko spotykany samochód w rajdach samochodowych obecnie. No a jak widzimy, Kacper sobie nim świetnie radzi i poznaje ten samochód na tyle dobrze, by móc pokonywać tutaj nawet Krzyśka Szturca i tracić jedną sekundę z delikatnym hakiem do Macieja Watrasa. Zatem naprawdę świetnie pojechany odcinek przez Kacpra. Tomasz Andrzejewski, Citroen Saxo, ale sam ostro przeciągnął na tym wlocie na ten shooter. Zobaczymy, jak to wygląda na tym zahamowaniu. Jeszcze nam tutaj kurz nie zdążył dobrze opaść, a już w tym miejscu Tomasz Andrzejewski. Widzimy, podbija go, podbija dosyć mocno. Czy dohamuje tutaj spokojnie? Myślę, że tak. Tak jest, dobrze dohamowany ten prawy zakręt i dalej już w kierunku mety. Jest Tomek Sanecznik na mecie. 4.51, zatem to jest piąty czas. Tomek jednak zostaje tym razem trochę bardziej z tyłu. Tutaj jeszcze raz podkreślę, świetny czas Sikory, drugi czas w klasie na chwilę obecną. Pierwszy Watra za tym odcinku, trzeci Szturc. Sikora tracił jedną sekundę tylko do Tomka Sanecznika, zatem myślę, że po tym OS-ie, nawet jestem pewny, wskoczy jedno oczko wyżej i myślę, że także będzie bardzo blisko Dawida Holeksy. O ile go nie przeskoczy, to się zaraz prawdopodobnie okaże. No i tam jeszcze jest Przemek Mędrek, no ale on już tak miał nieco większą przewagę. Sikora na chwilę obecną jest na miejscu czwartym, zatem faktycznie przeskakuje Tomka Sanecznika. Natomiast do Dawida Holeksy zostały mu 2 sekundy, niespełna 3 sekundy straty. Więc tutaj mamy zawodnika, który właściwie włącza się w walkę o podium, włącza się w walkę o trzecie miejsce w klasie trzeciej. Jak widzieliśmy, na odcinek wjechał właśnie Paweł Kolonko, Opel Astra GS i na prawym fotelu Wojciech Ziemliński. No a już widzimy także na mecie Przemek Mędrek melduje się, zatem czas 4.46.93. To oznacza, że strata Dawida Holeksy niezbyt się zmienia. Nadal tam ma trochę do odrobienia. 10 sekund 41 po tym OS-ie. Jest to czas o niespełna 2 sekundy lepszy od Dawida. No więc tutaj jeszcze będą musieli zarówno Dawid, jak i Kacper Sikora mocno, mocno gonić, jeśli chcą wskoczyć na tą trzecią lokatę na podium. Druga załoga z ekipy Saneczników, czyli Peugeot. Zobaczyłem później jeszcze jednego Tomasza Sanecznika, oczywiście już w Suzuki. Darek Nysz, spróbujemy sprawdzić w przerwie między odcinkami, o którą kamerkę chodzi, co tam się dzieje i może się to uda jeszcze poprawić na ostatnią pętlę, tak czy inaczej dzięki za info, spróbujemy coś z tym zrobić. Thank you.
Darek, nasza prośba, jeśli jesteś w stanie powiedzieć dokładnie, z której kamery w twoim odczuciu dobiegają te trzaski, to będziemy ci wdzięczni za taką informację i będzie nam łatwiej wtedy zlokalizować ewentualną usterkę. Jak widzimy, Peugeot 206 S16, czyli Jerzy Pożorski, senior z ekipy Pożorski z kolei, który dzisiaj tutaj startuje. Darek, dzięki za informację. Na pewno to sprawdzimy, mam tutaj rzut kamienia tej kamery. Jak tylko się skończyło, natychmiast sprawdzimy tamten mikrofon i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Meta, wchodź na CKR. Darek, jeszcze raz dzięki za informację. Już wszystko wiemy, spróbujemy temat poprawić w przerwie. Natomiast teraz już wracam do tego, co się dzieje na odcinkach. Z tego, co widzę, Mędryk z czasem czwartym w swojej klasie, czy tutaj się nic na razie nie zmieniło. Nadal trzecia lokata Przemka, strata 10 sekund do Krzyśka Szturca i 14 z hakiem do Macieja Watrasa. Paweł Kolonko, czyli Opel Astra GSI, jedna z dwóch Astry, która tutaj dzisiaj rywalizuje. Zobaczymy za chwilę jeszcze jedną, zobaczymy naszych gości. Natomiast Paweł Kolonko to zawodnik, który regularnie tutaj się pojawia na trasie Rajdowego Pucharu Śląska i także regularnie melduje się na mecie. Powinniśmy drugą Astrę zobaczyć jeszcze Daniela Kiełbika z Bartłomiejem Ślimak. Natomiast zaraz sprawdzę, czy byli na szóstym OS-ie. Tak jest, na szóstym OS-ie wykręcili swoją Astrą trzeci czas, zatem prawdopodobnie także powinniśmy za chwilę ich oglądać. Jeszcze szybko podglądam, jak to wygląda w wynikach po szóstym OS-ie. Na czwartym miejscu był Kiełbik, także tutaj jeszcze nam może wskoczyć między ich Oleksę. Natomiast to się pewnie za chwilę okaże. Teraz Michał Mitko, czyli wspomniany drugi zawodnik z ekipy Saneczników. Na mecie teraz się zameldował Jerzy Pożorski, czyli także spokojnie, bez żadnych przygód. Czas 5.41. Czyli jednak możliwe, że z przygodami, bo tak widzę, że jest to średnio minutę gorszy czas w stosunku do jego klasy. Trudno powiedzieć, co się stało Jurkowi, natomiast z tego, co widziałem, samochód był cały i zdrowy. Zatem może tylko jakaś delikatna wizyta w rowie i stąd ta minuta opóźnienia. Honda także gotowa do startu. Z tego, co widzę, to jest Honda od Salomona, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Tomasz Salomon, Przemysław Salomon w Hondzie, gotowi do startu. Paweł Kolonko, Opel Astra GSI jest na mecie, czas 5.02, zatem jest to przedostatni czas w chwili obecnej w klasie trzeciej i za nimi tylko Jerzy Pożorski, który, jak wspomniałem przed chwilą, prawdopodobnie miał jakieś problemy. No a tam już się postawia Stebel, z tego co widzę, czyli pierwszy zawodnik klasy drugiej. To trochę dziwne, bowiem pierwszy powinien się pokazać Mariusz Cieślar, a widzimy, że do startu przygotowuje się Janusz Stebel i za nim także już jest Tomek Pięta. Nie wiem, czy Mariusz Cieślar jakieś przygody, czy awaria. Jeśli macie jakąś informację, co się dzieje z Mariuszem, to także będę wam bardzo wdzięczny. Widzę, że już na mecie jest także Mitko Butwiowski z Peugeota. A to druga Astra, która tutaj się z tego co widzę, co OS bardziej rozkręca. Daniel Kiełbik świetnie pojechał ten poprzedni OS 6. Zobaczymy, jak teraz na 7 macie to będzie wyglądało. Po 6 OS-ach, a on był na pozycji czwartej i tylko 2 sekundy tracił do Przemka Męczka w Fondzie. Więc Daniel, tutaj realna szansa także na trzecie miejsce.
Darek, możesz dać znać, jak tam w twoim odczuciu była sytuacja z tą kamerą, ale prawdopodobnie powinno być lepiej. Tutaj już spróbowaliśmy trochę pogrzebać w ustawieniach i już teraz nie powinno tam nic trzeszczeć. Jeśli coś by się nadziało, to będę wdzięczny, jeśli tak, że będziesz na posterunku i podeślesz nam informację. Marcin Matuszek, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. Tomek Plinta zaraz się pojawi na odcinku. No a teraz zaraz powinniśmy zobaczyć na meczu ostatnią załogę klasy trzeciej. Rejestrację KR z numerem 43 Krzysztof Duraj i Tomasz Duraj, czyli Honda Civic Typer. Oni także startowali w Jastrzębiu, tam siódma lokata. Zaraz zobaczę, jak to wyglądało teraz u nich. Z tego co widzę, to nie ma ich w wynikach, a jednak nie, jednak są na ostatniej pozycji po szóstym mecie, więc tam także przypuszczalnie jakieś poważniejsze przygody w trakcie tego rajdu. Jest Mariusz Cieślar, czyli jednak melduje się na starcie z lekkim opóźnieniem, natomiast na szczęście jest na trasie, co nas bardzo cieszy. Właśnie mieliście możliwość zobaczyć Tomka Kobylańskiego, czyli Opel Kadet. Mamy tylko trzy Ople w tej klasie, dwie Astry, jednego Kadeta. Zatem jak widzimy i takimi samochodami można tutaj rywalizować na odcinkach. Honda, którą Państwo oglądacie na starcie, to Szymon Gańcarczyk i na jego prawym fotelu jego pilotem jest Sławomir Parzyk. Przemek Salamon na prawym fotelu tego samochodu, za kierownicą oczywiście Tomek. Zawodnik, który właściwie regularnie melduje się na mecie. Wyczekuję wyników Opla Astry na mecie. Ale z tego co widzę, tak jest. Jest już także Kiełbich Ślimak załoga na mecie. Czwarty czas na tym odcinku. Co oznacza, że Kiełbich wskakuje w tym momencie swoją Astrą na miejsce trzecie. Zatem mamy Opla Astrę na podium na chwilę obecną. Tutaj dosyć mała przewaga Kiełbika nad Mędrzkiem. Niespełna jedna sekunda dzieli tych dwóch zawodników. Więc temat trzeciego miejsca na pewno rozstrzygnie się dopiero na ostatniej pętli. Opel Kadet jest na mecie, czas 5.04.51, czyli Tomek Kobylański bez żadnych problemów zakończył OS7. No a teraz widzimy Janusz Stebel, jego topowa Honda. On tutaj na chwilę obecną prowadzi w swojej klasie i myślę, że będzie robił wszystko, żeby to prowadzenie utrzymać. Stebel, z tego co widzę, ma dosyć znaczną przewagę, 35 sekund nad drugim Plintą, trzeci Andrzejewski w Citroenie, strata 41. Zatem naprawdę spora przewaga Janusza. I Tomek Plinta, który właśnie zaraz go próbuje gonić, strata 35 sekund, na pewno będzie łatwo do odrobienia. Natomiast jednocześnie musi się bronić, 6 sekund za nim jest Andrzejewski w Citroenie Saxo, więc sprawa jest zupełnie otwarta. I Tomasz tutaj się musi mocno pilnować.
Michał Stabla, na chwilę obecną nie ma żadnego opóźnienia, wszystko idzie planowo, zatem prawdopodobnie, tak jak napisałem, 16.30 wystartuje OS 8, no i później 20 minut wystartuje ostatni OS, OS 9, z którego także będziemy prowadzić transmisję i na którym prawdopodobnie wszystko się będzie wyjaśniało w wielu klasach. Fiat Seicento, który właśnie wystartował, to oczywiście Maciej Walaszek na prawym fotelu, Dominik Wróbel. Zawodnicy, którzy tutaj się liczą w klasyfikacji, oni rywalizują z Tomkiem Sanecznikiem. Przede wszystkim jest to oczywiście klasa pierwsza. Już poglądam, jaka tam była różnica przed tym OS-em. 11 sekund załoga Seicento prowadzi ze Swiftem. Mariusz Cieślar, który gdzieś tam z opóźnieniem nam się pojawił na starcie teraz właśnie na naszych ekranach. Światło awaryjne albo znów lewy kierunkowskaz, trudno stwierdzić. Ale raczej ta Honda nie brzmi, aby jechała na trybie awaryjnym. Raczej tam ten samochód skręci się jak powinien. Mają tam trochę obity tył. Wcześniej widziałem na Facebooku, gdzieś tam przyhaczyli dosyć zdrowo. Natomiast jak widać, nie utrudniałem to rywalizacji i dalej jadą. A już za nimi następna Honda, czyli Szymon Gańcarczyk i Sławomir Parzyk. Marcin Matuszek, przerwa. Oczywiście jak przedem wszystkie załogi, zatem aktualnie jesteśmy, już ci powiem, przy którym dokładnie numerze. Mamy na trasie numer 65, czyli Łukasz Roik, który przez chwilę dosłownie wystartował 10 sekund temu. Zatem jeszcze mamy łącznie 82 załogi, minus te co odpadły. No powyżej 10 załóg do końca, czyli jeszcze mamy 10-15 minut. Ta relacja, później przerwa do 16.50 i zaczynamy wtedy ostatni OS, ostatnią pętlę, na której będzie się wyjaśniało ostatnie rezultaty. Piotr Wiśniewski, absolutnie się z tobą zgadzam. Komentarz, fajna sprawa, fajnie tutaj z tą ekipą wspólnie podróżować, natomiast tak jak mówisz, tęsknię szczerze za kierownicą i mam szczerą nadzieję, że już we wrześniu gdzieś tam się zobaczymy na kolejnej rundzie i już moja Astra będzie na kołach. Mam nadzieję, że również zobaczę twojego Lanosa, który właściwie jest bliźniaczą konstrukcją Astry. Arek czeka na naszych ekranach i zaraz zobaczę, kto go pilotuje. Henryk Zwierzykowski pilotem Arka tym razem. Z tego co wiem, Arek tego pilota dość często zmienia. Nie ma stałego, etatowego pilota. Ciągle tego pilota musi uzupełniać. Tym razem padł na Henryka. No jestem ciekawa, tam się współpraca będzie układała. Wiktor przekazuje tym pozdrowienia dla Kamila Piechy. Kimkolwiek jest tym ta osoba, to przekazujemy, nie ma problemu. I Tomek Sanecznik. No on tutaj goni, on jest na swoim terenie. On do gorzy zmarzył z kamieniem z własnego domu. I tutaj myślę, będzie robił wszystko, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce. Na chwilę obecną Maciej Walaszek mu w tym dosyć skutecznie przeszkadza. Jak wspomniałem, odpadł na Marcin Guza, który na 100% włączyłby się w tą rywalizację. No ale Tomek musi gonić, niech korzysta w takim razie z nieobecności Marcina, który ma awarię w swojej Hondzie i niestety dzisiaj już ich nie zobaczymy. Natomiast Maciej Walaszek tam ostro walczy i myślę, że nie będzie chciał oddać tego podium. Nie będzie chciał oddać pierwszego miejsca. W tym sezonie jeszcze się mu nie udało stać w najwyższym stopniu podium. W pierwszej rundzie trzecie miejsce, w drugiej rundzie czwarte, a zatem jestem 100% pewny, że będzie chciał zawodnik, którego teraz właśnie widziałem w swoich ekranach, dopisać zwycięstwo w tym sezonie i jednocześnie awansować w klasyfikacji rocznej. Na chwilę obecną jest trzeci, jeśli teraz wygra, no to prawdopodobnie skoczy na miejsce pierwsze, bowiem Tomek Sanecznik i Marcin Gruza ma identyczną ilość punktów w klasyfikacji rocznej, zatem Maciej i jego zwycięstwo może być naprawdę kluczowe. Szymon, dzięki za pozdrowienia. Także serdecznie pozdrawiam całą ekipę z Goleszowa.
Też tutaj teraz widzieliśmy Łukasz Roik ostro zaatakował ten zakręt. No on tutaj nadrabia, ależ tutaj przesadza Łukasz. On, jak wspomniałem wcześniej, musi gonić. Z tego co pamiętam, to był bardzo blisko podium, był na podium. Zaraz sprawdzimy, szósty OS. Nie, jednak pomyłka z mojej strony. Tam Łukasza strata dosyć duża po tych przygodach z prologu. Natomiast jak widać, za wszelką cenę Łukasz stara się tutaj walczyć i wygrywać nawet pojedyncze odcinki. Zatem tutaj należą się serdeczne brawa za wolę walki. Charakterystyczna Honda z charakterystyczną elektrownią na masce to oczywiście Sebastian i Christian Hus, czyli załoga z numerem 66 przygotowana do startu. Po nich jeszcze powinniśmy zobaczyć tylko cztery załogi klasy pierwszej, no i później przechodzimy do ostatniej klasy, klasy markowej, klasy Cento. Tam 12 załóg rywalizuje o zwycięstwo. Krzysztof Jaźwa Sebastian jest już na mecie na chwilę obecną. 6 OS-u, już ci powiem dokładnie. Tak jest, 6 OS już ukończyli i 7 OS jest przed nimi. Zatem na klasę Cento będziesz musiał chwilę poczekać. Tak jak wspomniałem, 4 załogi jeszcze klasy pierwszej. Później zacznie Matufa i drugą załogą w tej klasie będzie właśnie Marcin Stefanik i Sebastian Jaźwa. Krzysztof, to by wiele, wiele tłumaczyło. No on mówił, że dzisiaj raczej konsekwentnie, spokojnie będzie jechał, ale nie, tam się mu podziało po drodze, że taka strata czasowa u niego. Natomiast na pewno wygląda to bardzo, bardzo fajnie. No a teraz Grzegorz Bieniek, Nissan Almera na prawym fotelu. Pani pilot Joachim Musz. Przepraszam, mówię pani, źle przeczytałem, to oczywiście jest mężczyzna. Sorry za pomyłkę. Piotr, dzięki za informację. Adam Stopka, bardzo nam miło, że nas także śledzicie z Zakopanego. Zapraszamy tutaj na Śląsk, na odcinki. Nie macie wcale daleko, mamy tutaj dzisiaj nawet załogi z nadmorza. Zatem Zakopanego właściwie rzut kamieniem, brać lawety, brać rajdówki i zapraszamy na trasy rajdowego Pucharu Śląska. Krzysztof, dzięki za informację. Czyli już wszystko wiemy. Łukasz tym razem już faktycznie musi jechać dla zabawy po tych problemach technicznych, byle tylko spokojnie zameldował się z Natalią na mecie. Jak widzicie, załoga gluzów już nie w rajdówce, tylko już w spodenkach, także na trasie przez moment mogliście ich zobaczyć, kibicują kolegom, co nas bardzo, bardzo cieszy. Mamy znów jakąś chwilową przerwę, zaraz próbuję ustalić, czemu ona jest spowodowana. Z tego co widzę, na trasie jest w tym momencie załoga Husów w Hondzie, Sebastian z Krystianem. Nie mam informacji, co tam się dokładnie dzieje. Wystartowali już 16, no jednak nie, jednak tam wszystko prawdopodobnie idzie na bieżąco. Bieniek, Musz, Nissan Almera już są na mecie 5.11, zatem zaraz za Łukaszem Roikiem. No a na trasie już Stefanik Jaźwa. Jeśli zatem dobrze widzę, a widzę na pewno dobrze, to w klasę Cento właśnie zaczął Stefanik. Nie mamy na wynikach Matufy, co oznacza, że prawdopodobnie tam jakieś problemy techniczne tą załogę spotkały. Miejmy nadzieję, że jeszcze Paweł zdąży dołączyć przed szachownicą do rywalizacji, a jeśli nie, to Marcin Stefanik ma szansę wskoczyć na pierwszą pozycję.
Różnica między Stefanikiem a Matufą przed tym OS-em wynosiła niespełna 15 sekund, tam później skupień już dosyć daleko, 30 sekund straty do Stefanika i 40 ponad do Matufy, więc tutaj ta druga pozycja właściwie była niezagrożona, natomiast Stefanik z Jaźwą muszą się gimnastykować i jeśli faktycznie Matufa zdąży dojechać, no to muszą jeszcze na tych trzech odcinkach, które są przed nami, włącznie z tym licząc, dosyć mocno podgonić, żeby wskoczyć na pierwszą pozycję. Walaszek widzę w klasie pierwszej, nadal spokojnie utrzymuje prowadzenie. Tomek Sanecznik tym razem 3 sekundy gorzej od Walaszka, co oznacza, że strata Tomka Sanecznika do pierwszego miejsca wynosi już 14 sekund. Teoretycznie do nadrobienia przed tymi, na tych dwóch odcinkach, które przed nami, natomiast na pewno łatwo nie będzie. I teraz właśnie Sebastian Hus, który już tam wypatrywałem, ale jednak jest planowo, bo czwarta minuta jego trasy dobiega. Zostało mu około 50 sekund z hakiem do mety, zatem tutaj Sebastian z Krystianem prawdopodobnie już bez żadnych problemów na trasie. I po raz kolejny Sebastian, jak widzimy, dosyć mocno tą prawą stroną dojeżdża do tego prawego ciasnego zakrętu. No jest to jakiś sposób, natomiast czy tamten samochód mniej podbijał w stosunku do toru jazdy, które wybierają inne załogi, to naprawdę trudno powiedzieć. Krzysztof, nie jestem pewny o kim piszesz. Mówisz, że Matufa nie miał wody, tak? W silniku, czy chodzi o kogoś innego? Jak widzimy, postawiają nam się kolejne załogi klasy Cento, ale także tam już jest na końcu szachownica, co może oznaczać, że Matufa już się nam nie pojawi dzisiaj na trasie. Jeszcze szybko patrzę w załogi, które są w tym momencie na odcinku. No i tutaj na pewno nie ma Matufy. Zatem Stefanik, jeśli Matufa się nie pojawi, a przynajmniej to wskazuje, po tym siódmym OS-ie prawdopodobnie wskoczy na fotel lidera. Co ciekawe, Marcin Stefanik w tym roku jeszcze nie wygrał. Ciągle gdzieś tam się o te podium ociera, ciągle jest na tym podium, ale na pierwszym miejscu, w pierwszej rundzie czwarte miejsce, w drugiej rundzie i w trzeciej dwa razy drugi. Zatem wszystko wskazuje na to, że Marcin Stefanik, którego teraz widzimy Sebastianem Jaźwą, w końcu stanął na pierwszym stopniu podium, bo ja tylko tutaj zbyt dużo głupotnie narobili. Jeśli Matufa się nie pojawi, no to będą mieć naprawdę sporą przewagę i tylko właściwie rozważna jazda do końca tych dwóch OS-ach i podium najwyższym stopniem mają w garści. Sebastian Hus, widzę, jest także już na mecie, czas 5:08:75. Szachownica także gotowa do wyruszenia na odcinek, czyli chyba faktycznie niestety Paweł Matusik z Maliną wypali nam z rywalizacji. No a my jeszcze możemy teraz śledzić Damian Skupień, Franciszek Smusz, załoga z numerem 75. Z tego co pamiętam, jak rozmawiałem z Damianem przed rundą w Jastrzębiu, wtedy liczył, że uda mu się gdzieś tam skoczyć na podium, ale ostatecznie jakaś awaria wykluczyła ich z rywalizacji. Tym razem widzimy, że nic się nie dzieje, Sejczen to chodzi jak powinno, nic tam poważnego na szczęście się nie stało z tym samochodem, rywalizują w Gaszowicach, no i prawdopodobnie tym razem będą mieli szansę skończyć na podium. Szachownica wyruszyła, widzimy także powoli rusza samochód funkcyjny. Z
Stefanik Jaźwa jest już także na mecie. Czas 5.05. Zatem pierwsza załoga z klasy Cento zameldowała się już na końcu odcinka OS-u 7. Krzysztof Henkel. Także na naszych ekranach jego pilot, tym razem Mateusz Marczyk. Krzysiek tego Cinquecento nie oszczędza. Widziałem, co ten człowiek robi tym samochodem. To naprawdę tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek oszczędzeniu samochodu. Wyciska z tego Cinquecento siódme poty. No i też to przynosi całkiem dobre rezultaty. Jest na mecie już także załoga Skupień-Smusz. Czas 5.05.24, zatem 0,2 sekundy różnicy między pierwszym i drugim zawodnikiem na tym odcinku w klasie Cento. Wojtek Najgrodzki i Gumbas na jego prawym fotelu. Tam z tego co widzę brakuje zderzaka z tyłu, czyli były jakieś przygody. Na szczęście nic poważnego, skoro dalej są liczeni w klasyfikacji. Zaraz szybko jeszcze spodejrzę, jakim to dotychczasowo wychodziło. Najgrodzki na piątej pozycji po OS-ie siódmym, zatem tutaj już trudno mówić o walce o podium, natomiast wszystko się jeszcze może zmienić, no na wypadł nam Matufa, zatem na pewno już skoczył na czwartą pozycję, no a do Krzyśka Henkla, który był na miejscu wtedy czwartym, tracili niespełna 9 sekund. Zatem na dobrą sprawę Najgrodzki dalej ma realną szansę z Gumbasem, żeby jeszcze skoczyć na podium. Mariusz Klawe, dzięki za pozdrowienia. Fajnie, że za naszą granicą także śledzicie ten puchar. Jak to Polacy z reguły, to my śledzimy czeskie rajdy. Natomiast fajnie, że po drugiej stronie granicy, po drugiej stronie rzeki także wy oglądacie to, co się dzieje u nas. Krzysztof, widzę, że kibicujesz tej załodze. No zobaczymy, jak sobie poradzi Najgrodzki. Dobrze widzę, kciuki zaciskasz. Wojtek na chwilę obecną, trzeci czas i przewaga nad Krzyśkiem Henklem, już patrzymy, minimalna, 0,21, zatem na chwilę obecną to zbyt mało, żeby wskoczyć na podium. Na razie Krzysiek Henkel broni trzecią pozycję, no i Najgrodzkiemu z Gumbasem zostaną dwa odcinki, aby wskoczyć na pozycję trzecią. Daniel Opioła jeszcze widzę na naszych ekranach, czyli z samego początku stawki zawodnik wrócił do rywalizacji. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze ma szansę zatem powalczyć. Ale widzimy maluch od Daniela na światłach awaryjnych, zatem tam jakieś problemy techniczne są na pewno. Na mojego to nawet ten samochód sam chce skręcać w prawo, tak coś mi się wydaje. Zatem Daniel Opioła po raz kolejny z problemami w Jastrzębiu. Pech, właściwie tam przez awarię stracił podium. Teraz kolejny jakiś problem z tym maluszkiem. Wielka szkoda Daniela i Dominiki, bowiem oni tutaj na to podium na pewno też zasługiwali. Szachownica już także na trasie, zatem drodzy Państwo, jeszcze szybko podsumujmy to, co się stało w klasie Cento. Prowadzi Stefanik, drugi Skupień, trzeci Henkel, ale tam go goni bardzo blisko Najgrodzki i stawkę zamyka Skręt Zelewski z płaczkiem na prawym fotelu. Więc sytuacja jeszcze jest otwarta, sprawa trzeciego miejsca niewyjaśniona, jak mówiłem, Matufa z problemami technicznymi, dlatego odpadam rywalizacji po tym szóstym OS-ie. No i zostawiam czekać na ostatnią pętlę, czekamy na OS 9, z którego będzie relacja, zapraszamy o 16.50 na śledzenie finału tego dwudniowego rajdu w Gorzycach.